Cześć, witam Was serdecznie w Mówię o Ślubie. Ja nazywam się Dominika Sojablat, a to nasze cowtorkowe live'y na Instagramie, podczas których spotykamy się z różnymi ciekawymi osobami. Moim dzisiejszym gościem jest Madzia Orzuk, właścicielka szkoły tańca Dream Dance w Rzeszowie. I trochę sobie o tym pierwszym tańcu i w ogóle nauce tańca przed ślubem porozmawiamy. Ja Was oczywiście bardzo zachęcam do aktywności tutaj na czacie, do zadawania pytań, a jeżeli uważacie, że to wartościowa rozmowa, to zróbcie screena, wrzućcie na stories i oznaczcie Mówię o ślubie i Dream Dance. I w ogóle, na wstępie, chciałabym Was poprosić, żebyście w ogóle temat nauki tańca przed ślubem potraktowali jako kolejny pomysł na wspólną aktywność. Wiecie, przed ślubem, w codzienności czasami bardzo trudno jest znaleźć nam czas i w ogóle pomysły na te wspólne aktywności w związku, które w jakiś tam sposób nas do siebie zbliżą. A taki kurs tańca przed ślubem to jest naprawdę świetna sprawa, żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze, uczymy się czegoś nowego, a po drugie, spędzamy wspólnie czas. Jeżeli w ogóle poszukujecie takich pomysłów na wspólne aktywności, to przypominam, że na www.mówioślubie.pl w zakładce sklep znajdziecie mój poradnik jak dbać o związek, a tam ponad 100 takich pomysłów na wspólne aktywności. Ja już zerkam, czy Madzia dołączyła. Madzia dołączyła, ale nie kliknęła, żeby dołączyć do tego, do live'a. Madzia, tam masz taki przycisk, żeby dołączyć do live'a i wtedy ja tutaj dostaję powiadomienie, że dołączyłaś. Że wysłałaś prośbę o dołączenie do live'a. Coś mi z internetem, nie wiem czemu. Może to przez te burze dzisiejsze. Nie wiem, co mi tak skacze. Cały czas mi się pokazuje, że jest słabe połączenie. Ale jeszcze czekamy na Madzie. Madzia, musisz wysłać prośbę o dołączenie do live'a. Bo na razie tylko widziałam, że dołączyłaś po prostu do... że jesteś tutaj z nami, więc jak nas słuchasz, to masz taki przycisk, żeby wysłać prośbę o dołączenie. O, właśnie. Już łączymy. Internet nie będzie nam przeszkadzać. Wcześniej nie było problemów, więc oby teraz też było wszystko w porządku. Cześć. Hej! Cześć, cześć, cześć. Trochę mi komentarze zaburzyły wszystko i nie widziałam dlatego. Wszystko w porządku, nie ma sprawy. Coś mi tutaj internet szwankuje. Nie wiem czemu. Mam nadzieję, że to tylko chwilowe problemy, które za chwilę pokonamy. Tam już się pojawiały pytania, pojawiały się komentarze, ale żeby nie było, jako prowadząca pozwolę sobie zadać to pierwsze pytanie. Nie ma problemu. A mianowicie, bo to jest takie bardzo często pojawiające się pytanie i to jest też pojawiające się pytanie do mnie, pewnie i do ciebie, i na grupach ślubnych. Co zrobić, jeżeli mój facet nie lubi, nie chce tańczyć i w ogóle mówi, że nie, absolutnie? No powiem Ci, że to jest bardzo ciekawe, bo przede wszystkim, jak większość chyba kobiet tak naprawdę zmusza swoich partnerów do tego, żeby wybrać się na te tańce. No i większość partnerów jednak ma problem właśnie z tym tańcem i dlatego... Przede wszystkim dziewczyny, na początek, może tak, nie zmuszajcie swoich partnerów na siłę. Im więcej staracie się, im większy opór, im więcej chcecie go zaprowadzić na te zajęcia, tym większy będzie stawiał opór. Więc powoli, jakoś tak powijajcie trochę w bawełnę, dajcie mu czas i przede wszystkim starajcie się też, właśnie tak jak wcześniej wspominałaś, przekonać ich tym, że to jest wspólny czas, że to jest fajne. Tak, żeby to nie było robione na siłę. No i przede wszystkim to jest też dobre na zrzucenie kilogramów. Nie, tego nie dodałaś, dlatego to tak stwierdziłam, że to są kilogramy. Tak wydaje, że to jest taki krótki trening, no ale jednak te 45 minut czy półtorej godziny, w zależności czy indywidualne, czy grupowe, no to... No pewnie się można zmachać totalnie. No. No i co zrobić? No przede wszystkim starać się właśnie tak troszeczkę... przyzwyczaić go do tej myśli, że ten pierwszy taniec będzie, że trzeba pójść na te zajęcia. No i jeżeli nie umie tańczyć, no to właśnie po to są takie szkoły tańca, żeby przyjść i się nauczyć. Troszeczkę pod tym przymusem, no ale jednak no, warto spróbować przede wszystkim przyjść i zobaczyć. Okej, tutaj się pojawiło fajne pytanie. Czy pierwszy taniec...
Czy pierwszy taniec jest zawsze na początku, bo w innych krajach może być nawet około 23, 24? To tak teoretycznie to u nas chyba polska mentalność tak już poukładała sobie ten harmonogram wesel, że na początku jest ten obiad, przywitanie pary młodej i dopiero po tym obiedzie właśnie jest ten pierwszy taniec, ale na przykład spotykałam się też z taką opcją, że para nie chciała czekać właśnie, nie denerwując się, że najpierw ten obiad, później czekają, aż wszyscy zjedzą, a oni siedzą i się denerwują, wtedy ten pierwszy taniec w końcu będzie. Zrobili właśnie na odwrót, czyli przyszli, przywitali się z gośćmi, wypili tą symboliczną lampkę szampana. Najpierw zaczęli właśnie tańcem, czyli przywitali gości swoich tym pierwszym tańcem, a dopiero później zrobili sobie poczęstunek i ten obiad. Także to nie jest ustawione, że to jest taka kolejność i tak musi być. To wszystko tak naprawdę zależy od Was i od tego, jak sobie to wszystko zaplanujecie i dogadacie z lokalem przede wszystkim też. Pamiętajcie w ogóle, że podczas organizacji ślubu i wesela naprawdę nie ma takich sztywnych ram. Ja wiem, że chodzicie po różnych weselach, obserwujecie, gdzieś tam w internecie widzicie i zawsze te takie standardowe elementy wesela się pojawiają w konkretnym miejscu i wy myślicie, że nie możecie tego ruszyć. Wszystko możecie ruszyć. Absolutnie wszystko. Więc tego się trzymajmy. Więc jakiekolwiek pytania, czy to jest obowiązkowe, czy ja muszę, czy coś? Nie. Bo po prostu można naprawdę to sobie bardzo po swojemu. Pojawiło się tutaj też pytanie, które ja mam na swojej kartce, więc pozwolę sobie zadać. Kiedy najlepiej zacząć naukę pierwszego tańca? I ode mnie rozwinięcie jeszcze, ile potrzebuje lekcji, żeby ogarnąć pierwszy taniec i ten taki taniec użytkowy, bo to też się raczej przydaje, nie tylko sama choreografia do pierwszego tańca. To właśnie pytanie bardzo często, jak pary się zapisują właśnie, to zadają takie pytanie. Przede wszystkim, kiedy zacząć? Im wcześniej, tym lepiej, bo starajcie się też wziąć pod uwagę, że przed weselem, dajmy na to ten miesiąc czy dwa przed weselem, jest już dużo bardzo takich konkretnych rzeczy do wykończenia tak zwanego, więc nie zostawiajcie sobie tego pierwszego tańca na ostatnią chwilę, bo często jest tak, że wypada coś później niespodziewanego, na co nie mamy tak kompletnie wpływu i ten taniec trochę już odchodzi tak na bok i nie myślimy o nim całkowicie, a dobra, zatańczymy i jakoś to będzie. To ważniejsze sprawy, więc zajmijmy się czymś innym. I później właśnie jest ten stres, czy damy radę, że w końcu nie wyćwiczyliśmy tego, jak powinniśmy, więc może powinniśmy jeszcze trochę coś poćwiczyć, więc czasami nawet powiem Ci, że dzień wcześniej, no to generalna próba zawsze jest, ale ja nawet proponuję, że gdzieś tam po tym obiedzie, rzeczywiście jak ten pierwszy taniec jest po obiedzie, no bo para młoda dostaje jako pierwszy obiad. I później właśnie dopiero więc goście, więc oni tak naprawdę siedzą i czekają i ja zawsze parom mówię, żeby sobie poszli gdzieś tam kawałeczek, gdzieś tam do pokoju swojego, poćwiczyli sobie tak szybciutko, przede wszystkim sukience, bo to jest bardzo ważne, no bo na sali nie tańczymy w sukience. Ludzie i tak nie zauważą, bo będą zainteresowaniem większym. Żeby sobie poćwiczyli właśnie tak, tak szybciutko, nawet nie, że cała choreografia, tylko nawet by przedreptali, żeby po prostu nie wyszli tak na hura. Czyli im szybciej, bo trochę odbiegłam od tematu, no ale to nieważne. Czyli im wcześniej, tym lepiej, żeby nie zostawić tego na ostatnią chwilę. A jeżeli chodzi o ilość lekcji, to już jest kwestia indywidualna od każdej pary, bo wiadomo, każdy przyswaja wiedzę w innym tempie, jedni szybciej, drudzy wolniej, ale ja zawsze mówię, że minimum takie 7-8 lekcji pasuje wziąć tylko na choreografię, na pierwszy taniec, bo patrząc po parach po prostu, ile to schodzi, tak, to jest orientacyjna liczba oczywiście, bo to wszystko też zależy od tego, czy będzie ktoś ćwiczył w domu, czy nie będzie ćwiczył w domu, bo jeżeli będą przychodzili tylko na zajęcia, to ta liczba godzin się po prostu wydłuży, więc no, ciężko by było się wtedy zmieścić w jakiejś tam konkretnej liczbie godzin, to wszystko zależy po prostu od nich, jak do tego też podejdą. A jeżeli chodzi o ten taki taniec użytkowy? Żeby jeszcze potrafić zatańczyć z mamą, ciocią i wujkiem i tak dalej? Jeżeli chodzi o taniec użytkowy, to mamy dwie formy tak naprawdę, bo ja najpierw zachęcam tak naprawdę pary, aby właśnie przyszły na taki kurs na przykład grupowy, no bo wiadomo, jest tańszy i tam właśnie na takim kursie są te tańce weselne użytkowe, czyli 2 na 1, poleczka, walczyk, czyli to, co się później tańczy na weselach i taki kurs grupowy, on trwa teraz 6 spotkań po 1,5 godziny, czyli to jest 9 godzin, czyli tam są już takie typowo tańce, takie podstawy tego tańca, żeby no, pokazać, że coś się tam umie, nie?
No i dopiero po takim kursie grupowym po prostu sobie przejść już na te lekcje indywidualne i już przygotowywać się do tej choreografii, do pierwszego tańca, jeżeli ktoś się oczywiście na nią zdecyduje, bo nie zawsze to trzeba, żeby taka podstawa już była, żeby się trochę ze sobą roztańczyć i zgrać, to takie zajęcia grupowe są na początek bardzo fajne. Jasne. I tutaj właśnie takie jeszcze nawiązanie trochę. Czy pary, które bardzo dużo tańczą, powinny iść na kurs tańca, czy mogą próbować stworzyć swój pierwszy taniec samemu? No pewnie, że samemu. No, znaczy tak, wszystko zależy znowu od pary. Jeżeli ktoś już wcześniej tańczył, no to wiadomo, że ma już jakieś tam podstawy do tego i też te ruchy są już takie bardziej oczywiste dla tej pary. To nie jest tak, że wszyscy po prostu mamy nauczyć każdego i tyle. Jeżeli mają taką możliwość, mają predyspozycję, coś tańczyli wcześniej, to oczywiście, że można próbować samemu w domu. To nie jest tak, że trzeba pójść do tej szkoły tańca i koniec, kropka, bo nie damy sobie rady sami. Też jest dużo takich kursów online, że po prostu pary sobie wyszukują na internecie jakieś tam choreografii i kursy online mają lekcje po lekcji i próbują sobie to w domu i później często na przykład idą sobie tylko na kilka lekcji do szkoły tańca, żeby podszlifować i zobaczyć te wizualne rzeczy, żeby ktoś zobaczył ich po prostu z boku, jak to wygląda. No właśnie, czy decydowanie się na kurs tańca przez internet, czy naukę choreografii pierwszego tańca przez internet, to ma sens? Wiesz co, moim zdaniem ma, bo tak naprawdę też wszystko znowu zależy od konkretnej pary, bo komuś po prostu się nie będzie chciało wyszukiwać tych lekcji, patrzeć na te szczegóły, analizować. Oni po prostu wolą, żeby ktoś im pokazał kawa na ławę, co mają zrobić, który krok mają postawić w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu, niż patrzeć na te filmiki właśnie instruktażowe i domyślać się, czy ja to dobrze zrobiłem, czy nie. No bo wiadomo, jak jesteśmy na lekcjach indywidualnych, na żywo, na sali, no to na bieżąco się poprawia takie rzeczy. No a jednak biorąc takie lekcje online, no nie ma na razie nas co poprawić, tylko na razie próbujemy sobie to sami. Chyba chcę sobie pójść właśnie na taką lekcję jedną, dwie do szkoły, żeby ktoś popatrzył z zewnątrz, jak to wygląda. A czy kurs tańca, nie, czy pierwszy taniec jako element wesela jest w ogóle czymś obowiązkowym, że po prostu muszę, bo się uduszę i koniec. Nawet jak nie chcę, to muszę, bo tak. Co ty jako profesjonalistka o tym myślisz? Czy tak, Polacy, a w szczególności Podkarpacie, są taką, może nie, mają taką mentalność, że ten pierwszy taniec jednak jest. Jeżeli ktoś tego pierwszego tańca nie chce, to nic na siłę tak naprawdę, no bo wiadomo, jeżeli ktoś nie chce konkretnie jakiegokolwiek tańca nawet, to wyjdźcie na ten parkiet, pobujajcie się, zróbcie jeden, dwa obroty, zatańczcie do swojej ulubionej piosenki i też będzie to fajnie wyglądało. To nie musi być wyszukana choreografia od samego, nie wiem, dajmy na to Dirty Dancing czy coś innego. To przede wszystkim macie się wy dobrze w tym czuć i żebyście się tak bardzo nie stresowali, czy to wyjdzie, czy nie. Jeżeli rzeczywiście się nie zdecydujecie na taką choreografię, no to lepiej właśnie tak się pobujać, bo zrobić dwa, trzy obroty, wygięcie jakieś może na koniec, żeby fajnie wyglądało i będzie super. Słuchajcie, w tym momencie u nas w Mówię o Ślubie jest dosyć duża promka na poradnik ślubny w formie wideo i tam jest odcinek, który jest poświęcony pierwszemu tańcowi i jak znacie moje podejście, to wiecie, że ja właśnie nie lubię takich sztywnych ram i tam też powiedziałam o takiej sytuacji, w której pierwszego tańca po prostu nie chcecie. Rozbroiłam to na czynniki pierwsze, więc jeżeli chcecie, to też właśnie w sklepie na Mówię o Ślubie jest ten poradnik i Kamil przed tym live'em mi mówi, daj promocję. Ja mówię, nie dam promocji, taka jestem. A Kamil mówi, daj promocję. Więc jeżeli mnie teraz oglądacie i jesteście zainteresowani właśnie tym poradnikiem ślubnym w formie wideo, to jak wpiszecie w kodzie rabatowym hasło live200, to naliczy wam ładną promkę. A jaką to się, idźcie się przekonać. No. Pojawiło się też tutaj pytanie. O, bardzo fajne. Coraz częściej panna młoda zmienia sukienkę na pierwszy taniec na krótką. Co o tym myślicie? I to jest dobre, wiecie czego? Bo właśnie ja w ogóle jak spotykam się z parami, to pierwsze moje spotkanie wygląda w ten sposób, że pytam ich takie właśnie organizacyjne rzeczy. Jaką mają sukienkę? Jakie mają buty? Gdzie mają wesele? Jak wygląda sala? Żeby mniej więcej zobaczyć, jak parkiet jest ułożony względem gości. Także to są bardzo ważne informacje. Jeżeli chodzi o sukienkę, no to jednak
ta rybka, czyli taka obcisła, ta sukienka taka wąska, trochę ogranicza nam te ruchy i może ona ładnie wygląda i podkreśla sylwetkę, ale do tańca jest, zależy jak uszyta, ale jest troszeczkę krępuje te ruchy i nie jest aż tak wygodna jak właśnie taka krótka sukienka, luźna, zwiewna. Przede wszystkim takie krótkie sukienki są zmieniane do tańców, które są układane nie takie typowe walce, ale na przykład jive'a albo rumbę, coś co jest dużo nóg tak zwanych, czyli pokazujemy po prostu jakieś kroki nogami, skaczemy wykopy czy coś w tym stylu, a pod długą sukienką tego po prostu nie widać, więc właśnie tak jak Dirty Dancing, jak gdybyście chcieli zatańczyć Dirty Dancing, wygooglujcie sobie tam później, zobaczcie, no to wiadomo, że w długiej sukience tych ruchów za bardzo by też nie było widać, dlatego warto sobie zmienić na krótką sukienkę i to nie musi być długa, także jak najbardziej. Myślę, że jeszcze możesz tutaj powiedzieć, bo właśnie na sali nie ćwiczymy w sukni, ale wy na sali macie takie treningowe koło, prawda? A już przeszło swoje, wygląda jak wygląda, no ale już panowie są w stanie troszeczkę sobie wyobrazić tą sukienkę, która się plącze między nogami i nie ma takiego dużego zaskoczenia, więc tak załatwiliśmy sobie takie robocze koło, żeby można było sobie z tym potańczyć i żeby dziewczyny też widziały, jak to będzie. No bo wiadomo, jak sobie przejdą kilka kroków po salonie w tej sukience, no to jest całkowicie co innego niż jakby sobie tam potańczyły. Ja wam powiem jeszcze taką historię z życia wziętą, no bo ja miałam suknię na kole, wprawdzie niedużym, ale jednak. I faktycznie jak ćwiczyłam sobie swój pierwszy taniec, który był typowym bujancem, no ale jednak, z moim mężem, no to zakładałam to koło. I wydawało mi się, że to no wystarczy, mam koło, tak? Ale nie pomyślałam sobie o tym, żeby jeszcze pochodzić sobie po domu w butach, w których będę w dniu ślubu i w kole. I się okazało, że moje cudowne, wymarzone buty zahaczały mi o to koło. Także tutaj taki tip trochę niezwiązany z pierwszym tańcem, ale tip, że buty ślubne musicie mieć na przebranie, drugie też. Bo kurna, może się wydarzyć coś, czego w ogóle nie weźmiecie pod uwagę, tak jak u mnie, że się buty zahaczały o koło. Więc takie poćwiczenie sobie trochę chodzenia w konkretnych butach, w konkretnej sukience i jeszcze właśnie trochę zatańczyć, może właśnie w kole. To naprawdę wam ograniczy później takiego stresu w dniu ślubu, jak się okaże, że o kurde, nie umiem tańczyć w tej sukience, mój partner nie potrafi tańczyć ze mną w tej sukience. Więc takie właśnie koło treningowe to jest świetna sprawa, żeby móc się obyć z tym, jak to będzie wyglądało w dniu ślubu. Ale a propos tego właśnie twojego przypadku, to jest bardzo częste, powiem ci, bo często właśnie dziewczyny nie zwracają uwagi na to koło, no bo w salonach sukien ślubnych jednak, tak jak mówisz, pochodziłaś sobie, nawet nie w ślubnych mówiłaś, także nie tańczyłaś ślubnych, nie próbowałaś. No właśnie nie. I potem się w dniu ślubu okazało, że mi zahaczają te buty o Właśnie. koło. To jest bardzo, bardzo częste nawet przy walcach, bo jednak te walce trochę dalej królują i w momencie, kiedy partnerka robi krok do tyłu, to tą nogę właśnie podnosi z tym obcasem i ten obcas często ląduje w tym kole. Ale ja już mam sposób na to. Ja już wyczaiłam, co można z tym zrobić. Jak macie dziewczyny sukienkę na kole i nie ma możliwości, żebyście tego koła nie miały, no ja zawsze radzę, żeby jednak wybierać i te modele, które nie mają, żeby to było właśnie łatwiejsze, żeby ten obcas właśnie nie zahaczał, to starajcie się, żeby to koło nie było wszyte. Jeżeli to koło nie jest wszyte, to można sobie zrobić tak zwaną wodę w piwnicy, czyli idziecie przed pierwszym tańcem, podwijacie sobie trochę to koło, żeby ten plastik, który właśnie mówisz, o który zahaczałaś, był troszeczkę wyżej nad kostkę, żeby po prostu w momencie, kiedy robimy krok do tyłu czy tam do przodu, żeby ten obcas właśnie nie zahaczał o to koło na dole. Super tip. Zapisujcie. Zapiszcie sobie koniecznie. Chciałabym z partnerem na pierwszy taniec się tylko pobujać. Kilka zajęć grupowych, żeby złapać wspólny rytm, nam wystarczy. Co myślicie? Jeżeli nie chcecie takiego właśnie pierwszego tańca choreografii, to jak najbardziej. Wydaje mi się, że taki kurs grupowy w zupełności Wam wystarczy. Tym bardziej, że przynajmniej u nas na zajęciach grupowych zwracamy dużo uwagę na to, jak partner powinien prowadzić. Ubolewam nad tym, wiadomo, bo kobiety są bardziej nastawione na to, że to one prowadzą i one rządzą w parze.
No ale niestety musimy dziewczyny się obyć z tą myślą, że no, ten taniec jednak musimy się oddać swojemu partnerowi i to on powinien prowadzić. Więc jeżeli nie chcecie takiej typowej choreografii, to jak najbardziej to jest nawet wskazane, tak żeby po prostu w trakcie, kiedy tańczycie, bujacie się i on będzie chciał zrobić jakiś obrót, żebyście wiedziały, że ten obrót ma być, no to on musi to poprowadzić i pokazać jak. No, a tutaj takie pytanie mi się nasunęło od razu. Czy jeżeli chcemy nauczyć się pierwszego tańca, to lepiej wybrać zajęcia grupowe czy raczej indywidualne? Jeżeli chodzi o pierwszy taniec, no to ja bym proponowała lekcje indywidualne, bo na grupowych jednak nie prowadzimy takich ogólnodostępnych choreografii, bo każda choreografia jest dostosowana do pary. To nie jest tak, że mamy jednego gotowca do jednej piosenki i robimy każdy utwór każdy układ do tej samej piosenki. Każda po prostu piosenka jest dostosowywana do pary, w szczególności do ich umiejętności, do tego, co im się podoba, bo nie wszystkim parom się podoba to samo, więc oni nawet nam dają wskazówki, przychodząc na zajęcia. My nie chcemy tego, bo nam się na przykład coś tam nie podoba, ale chcielibyśmy takie podnoszenie albo takie podnoszenie. Jasne. Więc jeżeli chodzi o takie indywidualne, to jak najbardziej jest ten choreografia na pierwszy taniec, ale grupowe właśnie na roztańczenie i na takie pierwsze koty za płoce, jak to się mówi. A czy podczas kursów grupowych zamieniamy się partnerami czasami, żeby zobaczyć, jak to będzie tańczyć z kimś innym? Tak, stosujemy to, ale nie teraz, no bo wiadomo, jaka jest sytuacja. No jasne. Staramy się jednak tutaj przestrzegać tych środków bezpieczeństwa i tak dalej. Jest lekki opór przed tym, bo wiadomo, lepiej się tańczy ze swoją partnerką i w trakcie kursu już tam dziewczyny też się trochę przyzwyczajają do prowadzenia swoich partnerów, ale staram się przynajmniej na jedną piosenkę w trakcie zajęć, w ciągu tych 1,5 godziny na zajęciach grupowych, zrobić tą zmianę właśnie w parach, po to, żeby panowie też zobaczyli, jak się tańczy z innymi partnerkami i przede wszystkim, czy one będą ich słuchały, no bo wiadomo, nasza partnerka już te znaki tam na przykład oczko, czy gdzieś tam chodzi, czy jakiś inny teraz już wie, co ma zrobić, ale niekoniecznie inna partnerka będzie te znaki już znała i będzie je odczytywała, dlatego to jest fajne, ta zmiana, żeby zobaczyć, czy partner właśnie podoła. Ja wam powiem w ogóle, że mój mąż kompletnie nie potrafi tańczyć, a ja no, sporą część swojego życia tańczyłam. I teraz, kiedy się zderzają takie dwie osoby, a mój Rafał jest naprawdę taki, to, no, że ja naprawdę bardzo chciałam i długo próbowałam go jakoś cokolwiek, że jakiś taki podstawowy krok, ale nie, po prostu to jest takie absolutne beztalencie. Jeżeli chodzi o tańczenie, no trudno, ale nauczyłam się tańczyć z nim. I teraz, po tylu latach tańczenia z nim, ja już nie potrafię tańczyć po prostu z nikim innym. Więc takie zamiany są świetne, żeby właśnie cały czas pamiętać, jak można tańczyć z innymi. Wiecie, ja już go prowadzę, więc ja z kimś nie potrafię tańczyć. W ogóle co ty robisz? Dlaczego ty mnie prowadzisz, nie? Także ja bym bardzo chciała właśnie kiedyś pójść na taki kurs tańca, żeby móc sobie potańczyć też z kimś innym, żeby zobaczyć, jak to jest z kimś innym. No bo tak naprawdę już sobie wyobraźcie taki swój własny styl i Tak. styl jest w sumie niepowtarzalny, no bo właśnie tak jak mówisz, ty go trochę poprowadzisz, on ciebie. Gdzieś tam kroki już swoje macie, już sobie tak nawet może nie ustalaliście, ale samoczynnie one wyszły już takie, które macie już jedno po drugim tańczone i wydaje mi się, że no właśnie później z inną parą będzie ciężko to zrobić. Ale no, możecie przyjść, nie zapraszam. Jak uda mi się go namówić kiedykolwiek na kurs tańca, to na pewno pójdziemy do ciebie. To zróbmy inaczej, bo często właśnie powiem ci jeszcze jedno. Ostatnio właśnie na zajęciach miałam taki przypadek, że partner, bo my mamy zajęcia w tym samym budynku, co są go-karty. I partner, one są przygotowane, nie bój się, mówiła, że jedziemy go-karty, pojeździmy sobie, tu facet się siedzi, raj jest, nie ma problemu. I nagle idą na pięterko, a tam jednak szkoła tańca. Wyobraźcie sobie minę tego chłopaka, stawiał na torze go-kartowym, tymi go-kartami, a jednak przyszedł uczyć się tańczyć. No chyba troszeczkę był niezadowolony, no ale już po zajęciach mu przeszło. Ale właśnie, słuchajcie, ja myślę, że to jest bardzo częste, że trudno jest go zaprowadzić na pierwsze zajęcia, ale jak on już zobaczy i zobaczy, jak to jest fajnie po prostu ze swoją drugą połówką spędzić jakoś inaczej czas,
to będzie chciał tam przychodzić choćby z tego względu, że to jest fajny czas spędzony razem. Tak mi się wydaje. Być może to, no, oczywiście to nie będzie pasowało do każdego, bo każdy z nas jest inny. Ale generalnie wydaje mi się, że jak się namówi na tę jedną lekcję, to już potem jakoś poleci. Ja to zawsze mówię, że pierwsze zajęcia są najgorsze, a później już idzie z górki. Bo tak jak mówisz właśnie, na początku te pierwsze zajęcia są ciężkie, nie da rady tak naprawdę się, bo wiadomo, jest nowa kobieta, patrzy, ocenia mnie, jak ja tańczę, gdzie ja w ogóle tańczę, nie umiem i coś mi mówi, ja nie rozumiem, o co chodzi. To kwestia po prostu właśnie takiego zgrania się i przetańczenia tych pierwszych zajęć i później już idzie z górki. Już się po prostu powoli do tego przyzwyczajamy, do tej nowej sytuacji, jakim jest taniec. Jasne. Tutaj jeszcze padło pytanie, jeżeli się zdecydujemy na te zajęcia grupowe, to jakie zajęcia wtedy wybrać? Tańca współczesnego? Widziałam, że takie oferują różne szkoły. Znaczy tak, my mamy w ofercie właśnie zajęcia grupowe w sumie jednego typu, my bardziej preferujemy się pod kątem właśnie wesel, pierwszych tańców i tańców weselno-użytkowych. Jeżeli przygotowujecie się albo idziecie na wesele do kogoś, to jednak zwracajcie uwagę na takie właśnie kursy weselno-użytkowe, czyli 2:1, poleczka, walczyk, takie podstawy właśnie tańców, które się tańczą później na weselu, bo taniec współczesny raczej na weselu nie będzie. Jasne. Tutaj też jest fajne pytanie. Czy są jakieś układy, gdzie do pary młodej dołączą goście samoistnie, ewentualnie z pomocą na przykład świadków? Pary właśnie często chcą ukraść sobie czas, czyli początek sobie zatańczyć sami, dajmy na to jakąś taką minutkę, a później próbują zachęcić swoich gości, żeby wyszli na ten tak robiłaś? I wyszli? Wiesz co, wcześniej się dogadałam po prostu z moimi przyjaciółkami i one wiedziały, że po tym elemencie oni wychodzą, a było ich tam chyba 5 czy 6 par, więc taka psychologia tłumu trochę zadziałała, że oni wyszli te 5 czy 6 par i potem cała reszta i wyszło to super. No bo właśnie mówię, że w trakcie, kiedy później oni chcą zachęcić właśnie swoich gości, to tak jak mówisz, lepiej sobie pogadać z kilkoma znajomymi, którzy zainicjują ten ruch i wejdą na ten proces, bo jeżeli nie dogadacie się z kimś właśnie ze swoją rodziną albo ze znajomymi, to ten może być ciężko, żeby ci goście wyszli. Przede wszystkim dlatego, że to jest początek, oni się nie znają, będą się wstydzić, jeszcze nie popili, więc nie czuję się dobrze na tym parkiecie z tym tańcem, więc no, musicie się po prostu dogadać z kim, żeby zainicjował ten ruch i wydaje mi się, że później już jakoś wyjdą, no, miejmy nadzieję, no bo to różnie bywa, no ale im więcej osób dogadacie, żeby wyszli, tym więcej ludzi później wyjdzie za nimi. Tak, ja bardzo polecam te opcje, żeby właśnie wcześniej się z przyjaciółmi dogadać, żeby oni wiedzieli, że jak będzie ten element, u nas to było jakieś podnoszenie, słuchaj, i po tym podnoszeniu właśnie weszli na parkiet i faktycznie to już popłynęło super. Ja byłam w szoku, w sensie zdawałam sobie sprawę z tego, że być może to po prostu skończy się tak, że zatańczymy tylko my i te 5 czy 6 par. I też uznałabym, że to jest wszystko w porządku, bo ta uwaga i tak z nas jest już trochę ściągnięta. A wyszło i tak dużo lepiej, bo pociągnęli ze sobą całą resztę. Znaczy całą resztę, może całą to przesadzam. Ale parkiet był faktycznie pełny i na kolejnych kilka piosenek też. Więc ta opcja jest na pewno warta rozważenia. Lecę dalej do pytań. Ja tutaj też mam swoje pytania, ale tutaj jest tyle pytań, że wolę jakoś to pośrodku. W ogóle, jeżeli uważacie, że ta rozmowa jest wartościowa i może komuś pomóc, to zróbcie screena, wrzućcie na swoje stories i oznaczcie Mówię o ślubie i Dream Dance. Będzie nam bardzo miło, jeżeli ten live pójdzie dalej. Jak to jest na zajęciach grupowych? Miałaś jakieś sytuacje, że jeden z partnerów wyszedł, bo już miał dość? Na grupowych nie, ale na indywidualnych tak. Na grupowych, bo wstydziliby się tego właśnie, że robią to spośród innych par, że tamci jednak wytrzymują. To też wiesz, panowie patrzą też na innych panów. To nie jest tak, że patrzą tylko na siebie. No wiadomo, gdzieś tam ukradkiem się zerknie na kogoś innego na tych zajęciach grupowych, więc wydaje mi się, że na zajęcia grupowe nie miałam takiego przypadku, bo by raczej się wstydzili takiego czegoś zrobić. Raczej po zajęciach by namawiali swoją partnerkę, żeby już nie przychodzić albo żeby przejść właśnie na takie lekcje indywidualne, bo się wstydzą. Ale na grupowych, powiem ci, wróć na indywidualnych,
Zdarzyło mi się, bo pamiętam taką jedną parę, to z dawno, dawno temu było. Mieli jakiś taki dość mocno napięty właśnie okres w swoim życiu i przeważnie jakiś tam remont wchodzi przed weselem, później praca, coś, z pracą się coś tam działo. No i był taki dzień po prostu, który przychodząc już na salę, już byli pokłóceni. No i tylko wystarczył zapalnik, że nie szło, no i poszło. No ale później wrócili, wiadomo jak to jest, no. Ja lubię właśnie takie, może nie takie sytuacje, ale lubię obserwować właśnie pary, jak tam im idzie, nawet z tym, jak przychodzą do mnie na zajęcia, to już widać na przykład, czy ćwiczyli, bo są zafascynowani, tak jakby co dalej, bo ćwiczyliśmy, jest okej. Okay. Często też na przykład, ja śmieję się, bo lubię zawsze piątki, bo piątki to jest przeważnie dzień, w którym jest dzień tak jakby ostateczny, czyli przed weselem jest ostatnia próba. I tutaj dużo się dzieje, bo wiadomo, właśnie te różne sprawy wychodzą, jest ten stres i często jest tak, że to jest zabieganie, jest taki trochę pośpiech, ale też jednocześnie oni chcą się skupić na tym pierwszym tańcu i później tak naprawdę wychodzą różne właśnie takie dziwne, śmieszne rzeczy, gdzie no, nie mają na to wpływu, no, gdzieś tam się pokłócą, gdzieś tam jedna, drugie walnie drzwiami, teraz, więc dla mnie to jest coś innego, wiadomo, ale no nie powinno tak być, no bo, ale to stres bierze już w górę, no. Jasne. Tutaj pytanie. Pani Dominiko, jaką piosenkę pani miała? Ja nie jestem pani, ja jestem Dominika i nie paniujcie mi, bo ja się wtedy strasznie staro czuję. Słuchajcie, zero dystansu, ja jestem Dominika, to jest Madzia, także w ten sposób. Jaką miałam piosenkę? Moje jedyne marzenie. Ale nie mogę sobie teraz... Jak leciała ta piosenka? Kojarzysz? Wiesz co, ja mam ogólnie bardzo problem z zapamiętywaniem piosenek, bo jest ich tyle, że jak ja usłyszę, to ja wiem, co to jest, ale tytułów po prostu nie mogę zapamiętać, bo każdy przychodząc na zajęcia ma inny tytuł i bym po prostu już ogłupiała, jakbym miała zapamiętać to wszystko. To prawda, a ja mam teraz po prostu jakąś czarną dziurę, że nie mogę sobie... Moje jedyne marzenie, jak wrzucicie sobie w YouTube'a, to na bank wam wyskoczy. I miałam taką fajną, skróconą wersję, która w ogóle trwała chyba 2 minuty, z czego my tańczyliśmy właśnie tylko 1 minutę, a potem weszły te inne pary, więc to był taki naprawdę bardzo fajny, krótki taniec, idealny dla osób, które nie potrafią tańczyć. Pojawiło się też właśnie odnośnie piosenek pytanie. Macie może jakieś propozycje piosenek, które warto rozważyć na choreografię na pierwszy taniec? Ja od razu tutaj wtrącę, że tutaj na naszym profilu na Instagramie jest zapisana relacja, gdzie wy wpisywałyście piosenki, które są fajne na pierwszy taniec, więc myślę, że jeżeli szukacie inspiracji, to tam fajna sprawa. Ale jeżeli właśnie decydujecie się na szkołę tańca, to pytanie, Madzia, macie taką listę piosenek, które polecacie na choreografię? Mamy, tylko że tak naprawdę chyba 2 tygodnie temu też rzucałam na relację, ale chyba nie wrzuciłam tego jako wyróżnione, ale zróbmy tak, po tym naszym całym live'ie zrobię po prostu aktualizację, wrzucę jako stories albo właśnie wyróżnione zapiszę. Oprócz tego mamy też na stronie naszej internetowej proponowane tam utwory, z tym, że one są już chyba z zeszłego roku, więc mogą być trochę nieaktualne, więc aktualizuję takie top 20, top 30 piosenek, które są najczęściej wybierane, ale od razu właśnie tutaj, jeżeli chodzi o te piosenki, to starajcie się też szukać trochę coś innego, bo jednak jak wybierzecie sobie coś, co figuruje na YouTubie na samej górze, które ma dużo wyświetleń, to weźcie pod uwagę to, że wasi goście też będą na innych weselach. I jeżeli będą słyszeć tą samą piosenkę po raz 5., 10., to już trochę ten taniec im się przeje i nie będą tak zaciekawieni, jak usłyszą czegoś nowego, bo tak było z piosenką 2 lata temu Ed Sheeran Perfect. Ciężko. Wszyscy. Mi, że potrafiłam cały dzień od rana do wieczora i wszystkie pary brały Sheeran Perfect. I dla ciekawostki byłam wtedy w ciąży i uwierzcie mi, że moja córka teraz reaguje na tą piosenkę. Ale pozytywnie czy negatywnie? To jest bardzo zaciekawiona i nie wiem, czy może mi się to tak wydaje, że to tak odbieram, ale no chyba jakoś to wpływa, no bo wiadomo. Nie, no jasne, na pewno. No bo jednak jak się osłuchała się w kółko i w kółko, to faktycznie jest to piosenka, którą kojarzy, nie? Mhm. Także no...
Nasunęło mi się pytanie, bo my ćwiczymy choreografię do konkretnej piosenki, która jest puszczana z tak zwanej płyty. A teraz, jeżeli na weselu decydujemy się na zespół, to ty bardziej rekomendujesz, żeby ta piosenka była puszczona też w oryginale, czy może ją zagrać zespół? Tu są dwie opcje. Jedna opcja jest taka, jeżeli chcecie, ja bardziej rekomenduję, żeby to było jednak z płyty, ale jeżeli macie fajną orkiestrę i chcielibyście, aby ona zagrała wam tą piosenkę, to ja proponuję, aby pójść do nich albo żeby wysłali wam demo tej piosenki, którą sobie wybraliście. Bo często jest tak, że jednak orkiestra troszeczkę sobie przeinacza tą piosenkę i my ćwicząc do piosenki, która jest z YouTube'a, później gdzieś oni sobie zagrają jeden, dwa takty więcej i ta choreografia już się nie będzie zgrywała z tym, co oni sobie tam zagrają, więc jeżeli chcecie i ja nie mówię, że to musi być must have, że to musi być puszczone z YouTube'a, jeżeli chcecie, żeby to puszczała orkiestra, to oczywiście nie ma problemu, tylko żeby już na zajęciach, jak ćwiczymy, była ta wersja grana przez orkiestrę i wtedy będzie wam nawet dużo łatwiej w trakcie już pierwszego tańca, bo będziecie wiedzieć, do czego tańczycie i gdzie, co i jak będzie to wyglądało. To prawda, no bo pamiętajcie, że zespół gra covery, więc gdzieś tam coś może już po prostu w taktach wyjść inaczej i wy nagle, o co chodzi, nie wiem jak. Także faktycznie lepiej sobie tę sprawę dograć wcześniej, żeby nie stresować się już w trakcie pierwszego tańca, który i tak generalnie jest stresującym momentem. Dokładnie. Kolejne pytanie. A co jeśli nie możemy dojść do zgody, bo jedno chce polską piosenkę, a drugie zagraniczną i ani w jedną, ani w drugą stronę się dogadać? No to albo po pół, dokładnie. Może być tak, że zacznijmy sobie jedną, zrobimy sobie miksa, przyjdziemy do drugiej, albo losujemy zapałki. która dłuższa. To jest taka decyzja, wiecie. Znaczy nie, no wiecie, no to jest tak naprawdę, musicie się dogadać jakoś, no bo jak kobieta postawi na swoim, no to może i będzie ta piosenka ta, którą sobie wybrałaś, ale jeżeli partner jest uparty, no to jednak będzie ciągnął do swojego, więc to jest kwestia już wszystko dogadania, ustalenia sobie i tak jak mówisz, taki kompromis może być, że właśnie połączymy jedno z drugą i też będzie dobrze, chyba że macie jakieś takie mega wymyślne te piosenki, to lepiej się zdecydować na jedną. No właśnie, a wy robicie miksy czasami, jeżeli ktoś chce? Tak, tylko wiesz, to już raczej od tego odchodzi. W sumie w tym roku jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby jakaś para miała miksa, ale jak najbardziej, jeżeli ktoś chce, to nie ma problemu. Mhm. A spotykasz się wciąż z takim trendem, bo to kilka lat temu to było bardzo częste, że się robiło taniec taki pół na pół, poważny i dla beki. To się jeszcze praktykuje, czy już raczej nie? Wiesz co, to było bardzo, bardzo modne, tam chodź na kolanko i takie tam zamienię cię na lepszy model, ale teraz już raczej się od tego odchodzi. Już takie bardziej, znowu wróciła ta klasyka, czyli te walce, coś takiego właśnie fajnego, klasycznego, eleganckiego, no ale to też nie zawsze, może być coś szybkiego, fajnego, energicznego, także, ale raczej te miksy już odeszły w niepamięć. Może kiedyś wrócą, ja nie mówię, że nie, ale jednak ta klasyka dalej góruje. A jeżeli właśnie mowa o takiej klasyce i tradycji, to co myślisz w ogóle o takiej tradycji, no nie polskiej, żeby córka zatańczyła jakiś pierwszy taniec z tatą? Czyli poza tym pierwszym tańcem z panem młodym jest jeszcze taniec taki uroczysty z tatą. Co ty myślisz o tym? Czy to jest możliwe, żeby się zadomowiło w Polsce? Mam ogromną nadzieję, bo to jest właśnie mój pomysł tak naprawdę na najbliższe kilka miesięcy, aby ruszyć z tym tematem, bo to jest tak naprawdę moje takie niespełnione trochę marzenie. Mam nadzieję, że będę miała możliwość komuś przekazać to moje marzenie, bo właśnie będę chciała zorganizować konkurs. Dobrze o tym mówisz w ogóle, bo to od jutra będę chciała wrzucić właśnie konkurs dla pani młodej tańczącej z ojcem. Do wygrania będą właśnie lekcje indywidualne, żeby właśnie nie tylko ten pierwszy taniec zatańczyć, ale też właśnie ale też taniec z ojcem. Dla mnie to jest bardzo, bardzo takie fajne i takie wzruszające, bo jednak to będzie też coś innego,
I ta tradycja jest bardziej taka rozpowszechniana w Stanach. To jest tak naprawdę u nich tak jakby drugi taniec obowiązkowy po pierwszym tańcu. Fajnie jakby to się przyjęło w Polsce, fajnie jakby to załapało, bo byłoby coś innego, coś ciekawego. A bardzo miło by mi było uczyć kogoś właśnie i patrzeć na tą właśnie miłość ojca z córką, gdzie ja też byłam córeczką tatusia, więc fajnie by było to obserwować u kogoś innego, żeby po prostu też im to sprawiało przyjemność. A co myślisz w drugą stronę, żeby jeszcze taniec syna z mamą? Z okazji Dnia Mamy właśnie wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam dzisiaj. No właśnie, wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o mamę z synem, nie widziałam, ale możemy też zrobić, więc nie ma problemu. Jak najbardziej. Jeżeli mama się uprze, bo to raczej od mamy strony bardziej musiałaby pójść, żeby zatańczyć z synem. W ogóle można by było wtedy zastąpić tak naprawdę ten taki fragment, albo dodać jako fragment tam, gdzie robimy podziękowania dla rodziców. To by było fajne, fajne. Moment, gdzie właśnie najpierw tańczyłaby na przykład panna młoda z ojcem, a później pan młody z mamą i na przykład łączyliby sobie to wszystko później razem w jeden moment taki wspólny. O, no fajny pomysł. Czyli słuchajcie, jutro jesteście na profilu u Madzi na Dream Dance Rzeszów i tam będzie konkurs, gdzie będzie można wygrać takie indywidualne lekcje właśnie dla tańca córki z tatą. Tak, i od razu właśnie jeszcze dodam, że w sumie to będę wybierała dwie osoby, bo jedna osoba na jednym profilu, czyli na Facebooku, a druga na Instagramie. Także to jest, wydaje mi się, że dobre, bo w razie czego, jeżeli nie macie Facebooka czy Instagrama, to możecie przyjść na jedno i na drugie i tam wziąć sobie udział w tym konkursie. To jest też znowu, słuchajcie, fajna okazja, żeby pobyć po prostu ze swoim tatą, bo kiedy już jesteśmy dorośli i bardzo często nie mieszkamy z rodzicami, to takich kilka lekcji naprawdę może super wpłynąć na naszą relację. No pewnie, że tak. Dokładnie, to jest wspólny spędzany czas, którego tak naprawdę gdzieś tam w pamięci na pewno sobie to zostanie i będziecie długo, długo wspominać właśnie takie zajęcia, gdzie sobie wspólnie z tatą tańczyliście, czy tam z mamą i na pewno zostanie to długo w pamięci. Dokładnie. Tutaj jeszcze pytanie, co myślicie o ciężkim dymie w trakcie pierwszego tańca? Jak najbardziej. Dla mnie to jest w ogóle bardzo często ostatnio i my też mamy go w ofercie, gdyby ktoś potrzebował właśnie taką kompleksowość i mamy ten ciężki dym, który właśnie tutaj, jeżeli chodzi o te ciężkie dymy, zwróćcie uwagę, jaki to jest rodzaj maszyny. I przede wszystkim pytajcie lokalu, czy można puszczać ten dym, bo nie zawsze lokal się zgadza. Bo często, albo lokal, który się nie zgadza, miał już taką sytuację, że ten ciężki dym był puszczany z wytwornicy, która tak naprawdę robiła dużo dymu, ale do góry, tak, i włączało czujki. O, może tak. Dlatego później oni się już tak jakby zabezpieczają, nie chcą, żeby ten dym był puszczany, ale są wytwornice, które mają dym ciężki, czyli unosi się maksymalnie do kolan, do uda, nie unosi się wyżej, dlatego też jest bezpieczny, bezwonny, tak jak właśnie my mamy w ofercie i nie włącza czujek przede wszystkim, co lokal się najbardziej boi. No i to robi taki fajny klimat. Wiecie, nie bójcie się w jakiś tam sposób urozmaicać tego pierwszego tańca, bo to może być puszczenie konfetti, to mogą być nawet bańki mydlane. Wiecie, coś, co jeszcze urozmaici ten pierwszy taniec i co będzie super wyglądało na zdjęciach, to jak najbardziej. Tylko właśnie z tym dymem pamiętajcie o tym, żeby nie włączało czujek, bo będziecie mieć deszcz. Ale to też może na zdjęciach super wyglądać. Atrakcja. Na pewno to wesele byłoby zapamiętane długo, długo przez wszystkich gości. Dokładnie. Tutaj Justyna jeszcze napisała, widziałam taką sytuację, że mama z synem, a córka z tatą po podziękowaniach. Mega wzruszające. Czyli warto o tym mówić, żeby jak najwięcej osób się na to decydowało, bo to naprawdę może być fajna tradycja. No i przede wszystkim zamieni to. Ja często też się spotykam, że właśnie pary, jak rozmawiam z nimi na zajęciach, nie chcą tej słynnej piosenki cudownych rodziców mam i wszyscy chodzą w kółeczko za rękę i tak naprawdę to już jest mega oklepane. Dlatego to jest fajna alternatywa na to, żeby właśnie coś innego pokazać i zatańczyć właśnie ten taniec z mamą lub z tatą. Dokładnie. To tak podsumowując, więc jeżeli macie jakieś pytania jeszcze, to teraz tutaj zadawajcie.
A moje podsumowujące pytanie. Jakie są Twoim zdaniem korzyści ze zdecydowania się na kurs tańca przed ślubem? Przede wszystkim, jeżeli byście brali udział w zajęciach grupowych, to po takim kursie partner nauczy się prowadzić, nauczy się tańczyć i pokazywać, co w końcu chce, żebyście zrobiły jakiś obrót, przejście i tym podobne. To jest bardzo, bardzo pomocne, nie tylko i wyłącznie do pierwszego tańca czy na wesele, bo później to Wam zostanie na różne inne okoliczności i wesela, i do kogoś innego na wesele albo na jakieś imprezy. Druga sytuacja, bardzo fajna i wzruszająca i zapamiętująca pamiątka właśnie tego pierwszego, jako pierwszy taniec, no bo wiadomo, zdjęcia będą, filmik będzie, nieraz pewnie będziecie wracać sobie później oglądać, czy wesele właśnie, czy pierwszy taniec, także taka fajna wspominka będzie na pewno. No i to tak jak mówiłam, no też się przyda to na inne imprezy i okoliczności, nie tylko i wyłącznie na wesela, na swoje wesele. Ale tylko może też na kogoś innego lub na jakieś inne imprezy. No i słuchajcie, trzeba przypomnieć jeszcze o tym takim pozytywnym skutku, że macie okazję pobyć razem. Trochę wyłączyć myślenie, bo przed ślubem jest mnóstwo stresów, chodzicie do pracy, może studiujecie, jest naprawdę dużo rzeczy, którymi musicie się zająć i może trochę brakować czasu na to, żeby po prostu spędzić razem czas. A tutaj po prostu chciał, nie chciał, jest lekcja, idziemy, spędzamy razem czas, trochę się pośmiejemy, może trochę się powkurzamy, ale jakby nie patrzeć, jest to już wcześniej wygospodarowany czas, żeby go spędzić razem, a ja do takich wspólnych aktywności Was bardzo zachęcam, bo ja doskonale wiem, jak to jest, że w codzienności trudno jest czasami nam wygospodarować czas, nawet na wspólne śniadanie. A co dopiero na coś więcej. A przed ślubem możemy się dużo kłócić, bo to też się zdarza, więc takie spędzenie wspólnie czasu, nawet dojazd do szkoły tańca, to jest czas, kiedy możecie pogadać, więc naprawdę bardzo bym chciała, żebyście podchodzili do takiego kursu i do takich lekcji właśnie też z tej perspektywy. I jeżeli partner nie chce tego pierwszego tańca, nie chce się uczyć tańczyć, to być może ten właśnie argument do niego trafi. Nie, że musisz Stefan, bo po prostu się obrażę. Tylko właśnie to, że słuchaj, chodź, spędźmy razem czas. No, takiego argumentu bardzo trudno jest odrzucić chyba. Pamiętajcie też, że taniec zbliża. Przede wszystkim zbliżaj i znowu tam jakieś te iskierki w oczach mogą się pojawić, które mogły kiedyś tam przez przypadek gdzieś tam właśnie na drugi plan zejść. Dokładnie. Madzia, dziękuję Ci bardzo. Ten live oczywiście będzie zapisany tutaj na IGTV, ale też ja go później zapisuję i ląduję ten filmik na YouTubie, więc nie zginie. Kiedy będziecie chcieli do tej rozmowy wrócić, to bardzo Was zachęcam. Jak tylko będzie na YouTubie, to na stories wrzucę informacje. Super, dobra. Dziękuję Ci bardzo. Pa, pa. Pa.